na horyzoncie podwyżki ZUS-u, najniższej krajowej. Można coś z tym zrobić? Z ZUS-em niestety niewiele możemy zrobić. Podwyżka, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy płacą tę tradycyjną składkę, będzie o około 300 zł. Sporo. Będziemy już płacili około 1850 zł ZUS-u miesięcznie. Miesiąc w miesiąc, pełnego. Nieważne. Pełnego, tak. Nieważne, czy ta działalność gospodarcza prosperuje, czy są klienci, czy są kontrahenci, czy jest rynek zbytu. Po prostu to jest składka, którą trzeba zapłacić. Tutaj podaje wartości minimalne, tak? Bo gdyby były ewentualnie wyższe dochody w firmie, to ta składka oczywiście zdrowotna wtedy jest proporcjonalnie wyższa. Mam prośbę, żebyśmy używali słowa podatek zdrowotny. No, sprytnie to zrobili, tak? Historyczna obniżka podatków niestety doprowadziła do tego, że mamy realną podwyżkę, tak? To dla tych z Państwa, którzy może nie siedzą w tych mandrach, to jeżeli się mylę, to mnie popraw, bo ja się też spraw księgowych cały czas uczę, ale mieliśmy ten uproszczony podatek dochodowy 19% jako przedsiębiorcy, mamy 12%, ale mamy plus 9% składki zdrowotnej, czyli tak de facto płacimy 21%. Tak, tak. 17% była stawka podatkowa, w tej chwili została obniżona do 12%, ale na zasadach ogólnych 9% składka zdrowotna, która de facto no, pełni rolę podatku, tak? Ale nazwę ma inną, więc jej do tego porównywać teoretycznie nie można. Jeżeli chodzi jeszcze o ZUS, to tutaj może warto dodać, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców akurat wyszedł z taką inicjatywą, żeby ZUS był dobrowolny dla firm, więc to, do czego możemy ewentualnie zachęcić, to prawdopodobnie w najbliższych dniach pojawi się petycja, którą będzie można podpisywać. Warto się takimi projektami i działaniami też interesować i angażować, bo to jednak pokazuje, jakie są nastroje w społeczeństwie wśród przedsiębiorców. A jeżeli tylko, ja tego wtrącę, jeżeli taka petycja tylko się pojawi, to link do niej znajdzie się na kanale YouTube Łuków TV, będzie można spokojnie w opisie tego filmu sobie kliknąć i to wesprzeć, bo rzeczywiście pomysł pana Adama Abramowicza, który notabene jest tak prawie, że naszym ziomkiem, bo to sąsiad z Białej Podlaskiej, swojego czasu też szef tamtejszej Izby Gospodarczej czy Stowarzyszenia Przedsiębiorców, zacny pomysł. Także, no właśnie, ale na czym miałby ten dobrowolny ZUS polegać? Trudno mi jest ocenić, nie znam szczegółów tego projektu. Mogę jedynie podpowiedzieć, co możemy zrobić na ten moment, bo zapytałeś to, jak obniżyć. Tak, no nie mamy realnych narzędzi do obniżenia. Składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne są stałe, są kwotowe, po prostu trzeba je zapłacić i tyle. Tu warto korzystać w sytuacji, gdy jest to uzasadnione, gdy mamy taką sytuację, że choruje nam dziecko, sami jesteśmy chorzy, tak? A nie mamy takiego przymusu, że musimy otworzyć na przykład sklep, bo inaczej firma nie prosperuje, to warto skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, wziąć zwolnienie na przykład na dziecko, zostać w domu i zawnioskować o zasiłek. To delikatnie obniża podstawę składek. No natomiast wiadomo, jak przedsiębiorca nie zarabia, nie pracuje, choruje, to nie zarabia, więc to jest... Ale warto o tym wiedzieć, tak? Bo to jednak jest dosyć istotne. Natomiast jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to teraz, kiedy ona jest ściśle uzależniona od dochodu, no to musimy zwracać uwagę na to, by pilnować naszych kosztów, tak? Żeby jednak mieć w sobie taki nawyk, że jeżeli cokolwiek nabywamy do naszej działalności gospodarczej, to jednak bierzemy na to fakturę, tak? Księgujemy w koszty. Dobry przykład chociażby dzisiaj. Zawiało, jest ślisko, trzeba kupić rękawice, szpadel, żwir, piach, sól, tak? Przygotować wejście do firmy. Mamy taki obowiązek, żeby odśnieżyć chodnik. Takie i to obowiązki. Wszystko można wrzucić w koszty. Jeżeli tylko mamy tam na przykład lokal usługowy, czy sklep, prawnie ciąży na nas obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości, aby zapewnić bezpieczne wejście do budynku, do nieruchomości, to tak, to jest naszym kosztem. Więc z perspektywy tego, kiedy stoimy, realizując zakupy, robiąc zakupy, po prostu zastanawiamy się, kupuję to do firmy, jak tak, to biorę fakturę. Jeżeli ja prowadzę działalność gospodarczą w domu jednorodzinnym i żeby ogrzać ten dom, kupuję węgiel, czy część tego węgla też mogę wrzucić sobie w koszty? Można wrzucić w koszty, jak to popularnie mówimy, natomiast tutaj na wiele rzeczy trzeba zwrócić uwagę, tak? Kupując węgiel, składamy deklarację, oświadczenie, na jakie cele ten węgiel jest, tak? To jest pierwsza kwestia, więc można go kupić albo na firmę, albo kupić jako osoba fizyczna i tylko jego część rozksięgować koszty ogrzewania w działalności. Tutaj to już zależy trochę od sytuacji indywidualnej, no ale taki najczęstszy przypadek może wyglądać tak, że mamy lokal mieszkalny, mieszkanie albo dom, w którym
mamy wydzielone na przykład biuro, tak? I ustala się wtedy, to już wewnętrznie ze swoją własną księgową, proporcje, w jakiej ta część zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej pozostaje w ogólnej powierzchni domu. I w takim procencie, jeżeli on odpowiada jakby zużyciu na przykład prądu, energii, tak, opału, ogrzewania i tak dalej, księgujemy wszystkie wydatki, które na tenże dom, ale jednocześnie na tęże działalność gospodarczą są ponoszone. Mhm. Więc no, kluczowa jest dokumentacja, dowód zakupu, natomiast tak jest to możliwe. Ja przyznam się szczerze, że do głowy do papierów nie mam, także cieszę się, że tutaj twoje biuro mi to wszystko ogarnia, bo ja mam ten komfort i myślę, że twoi klienci po prostu mają ten komfort, że dostarczają faktury, jedne kosztowe, sprzedażowe i już tam... Już się o nic nie martwią. Już się o nic nie martwią. Troszeczkę tak jest, natomiast no tutaj na pewno bym przestrzegała przed taką współpracą z biurem, jak powiedziałeś. Dostarczyłem faktury, dzień dobry, do widzenia, miłego dnia i tyle jest rozmowy z księgową. Konkrety wynikają właśnie z dyskusji, tak, z rozmowy, jak przedsiębiorca przychodzi i mówi, planuję to, to i to, czy coś to w moim biznesie zmienia, tak, czy muszę o czymś zawczasu pomyśleć, czy wyjdą z tego jakieś konsekwencje, których na przykład się nie spodziewamy, tak, czy nie zakładamy jakieś efekty, więc naprawdę warto rozmawiać. Oczywiście, zawsze warto rozmawiać, tak. Najlepszym dowodem jest nasze dzisiejsze spotkanie. To jest program biznesowy, tak przynajmniej z założenia. Czy ty na przykład możesz polecić jakieś książki biznesowe, które tobie coś tam jakby tobie pomogły tobie w rozwoju osobistym, które tobie zmieniły jakby perspektywę patrzenia na prowadzenie własnej firmy, czy myślę, że teraz świadomość przedsiębiorców też wzrasta w ten sposób, że szukamy nie tylko wiedzy i inspiracji jakby stricte dotyczącej naszej branży, tak jak ja czytam rozporządzenia, ustawy, ty na pewno dużo czytasz o mediach, tak, patrzysz w jaki sposób... SEO, internet, bardziej takie pozycjonowanie strony. Tak, dokładnie. To myślę, że coraz większe znaczenie w biznesie mają też kompetencje miękkie, czyli wszyscy się uczymy tego, jak rozmawiać z klientami, jak sprzedawać swoją firmę, pokazywać swoją firmę w ogóle chociażby w sieci. Chociażby rozmawiać przed kamerą, tak? Jak rozmawiać przed kamerą, tak, dokładnie, czyli jakby to meritum, tak, stricte naszej działalności gospodarczej, no nie świadczy jeszcze o wszystkim, żeby utrzymać się na rynku, jednak ten przedsiębiorca musi myśleć o wszystkim, tak, co się dzieje w jego otoczeniu, więc no zdecydowanie warto tę wiedzę zgłębiać, ewentualnie powierzyć swoją firmę specjalistom, tak? To, co przeczytałaś ostatnio ciekawego? Ostatnio... Biznesowego, czy około biznesowego. No to w tej chwili akurat czytam taki poradnik o tym, jakie znaczenie mają kolory w biznesie. O, a mają? Mają. Aha, czyli takie brandowe tematy, tak. Marketingowe. O. Jest jakaś rada, którą gdzieś tam możesz się podzielić na przykład? No, nie na darmo nałożyłam niebieską koszulę. A właśnie, a ja sobie po ostatniej rozmowie po drodze z panią poseł Janą Muchą uświadomiłem, że ja właśnie często nagrywam w tej szarej koszuli i ona pewnie nie jest do końca szczęśliwa, ale tak jak dzisiaj przejrzałem swoją skromną szafę, to stwierdziłem, że właśnie nie mam bardzo innej alternatywy i pewnie będę musiał tu troszeczkę nad tym popracować, ale też z tyłu głowy gdzieś właśnie o tym myślę. No,